Zachęcamy, żeby pojawili się ludzie, którzy zmagają się z problemami natury psychicznej bądź nie mają jeszcze odwagi, żeby się do tego przyznać. Zachęcamy, żeby pojawiły się osoby, które z takimi osobami żyją, współistnieją, ale też zapraszamy osoby, które nigdy nie miały do czynienia z chorobą psychiczną, z osobą chorującą psychicznie, bo myślę, że to jest świetne miejsce, świetny sposób, żeby pokazać, z czym zmagają się tego rodzaju osoby. I takim głównym zadaniem właściwie tego wydarzenia jest takie odstygmatyzowanie choroby psychicznej i osoby, która choruje psychicznie. I takie pokazanie, że ona też może funkcjonować doskonale w naszym środowisku. Na całą imprezę otworzy prezes Fundacji Otwarta Głowa, Otwarte Głowy Piotr Harhaj i myślę, że on powita naszych gości, a wśród gości będzie pani marszałek, prezes naszego szpitala. Mamy zamiar zaprosić również panią starostę i pana burmistrza. Potem opowie Piotr Stoń, który sam tutaj się wypowie na temat tego, jak działa nasze Centrum Zdrowia Psychicznego, w jaki sposób możemy pomagać w naszym powiecie i chcemy pomagać w naszym powiecie. I takim jeszcze głównym wydarzeniem, myślę, że bardzo ważnym dla ludzi, którzy pojawią się w sali Szubińskiego, będzie to, że pokażemy nowy zawód w tym środowisku, nowy zawód w obszarze zdrowia psychicznego, czyli asystentów zdrowienia. Przyjedzie do nas specjalnie pani Katarzyna Szczerbowska, to jest nie dość, że asystent zdrowienia, to jeszcze taka pani, która jest rzecznikiem Biura do Spraw Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, więc taka znacząca osoba, która no myślę dosyć fascynujący sposób opowie nam, jak można pomagać, bo asystent zdrowienia to osoba, która sama przeszła chorobę psychiczną bądź kryzys psychiczny i po jakby wielu szkoleniach i wielu umocnieniach takich terapeutycznych sama pomaga innym. No przede wszystkim taką naszą gwiazdą będzie profesor Krystyna Tetruszczak. To jest taka ikona polskiej psychologii klinicznej. Też ikona takiego pochylania się i pracy z pacjentem, więc myślę, że to w jaki sposób ona przedstawi kontakt z pacjentem psychotycznym, a o tym będzie mówiła głównie, myślę, że będzie bardzo fascynujące dla naszych widzów i dla ludzi, którzy przyjdą na to wydarzenie. Najciekawsze oprócz tego, że udaje się kontynuować tradycję, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku, obchody Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie. I udaje się nam zorganizować takie obchody w Kościerzynie tutaj. To jest ciekawe miejsce. W zeszłym roku byłem bardzo poruszony tym, że w jednej sali, w jednym miejscu mogli spotkać się razem ci, którzy pomocy potrzebują, z tymi osobami, które tę pomoc mogą im oferować. Warto się przekonać, że może bariery, które jakoś mogą istnieć między osobami, które potrzebują pomocy, między tymi, którzy już z niej korzystają, a lekarzami, psychologami, pielęgniarkami właściwie są bardzo małe, dlatego zmniejsza się dystans między nami a badania czy doświadczenia innych ośrodków pokazują, że tego typu działanie sprzyja jednak zdrowieniu i uczestniczeniu dalej w życiu społecznym przez pacjentów. Stało się tak w historii, że do tej pory osoby niepełnosprawne umysłowo traktowane były jako ten najgorszy gatunek człowieka, ludzie, którym nic się nie należy, którzy powinni być odsuwani na margines życia, na margines funkcjonowania człowieka jako podmiotu, a potrzeba nam, żeby znaleźć w nich braci, tych bliźnik prawdziwych, o których mówi nasza Biblia. I chcielibyśmy tę imprezę im dedykować, ale
tą imprezą chcielibyśmy zamanifestować także, że oni są potrzebni i potrzebni nam także. Dlatego zarówno miasto, pan burmistrz, jak i my włączamy się w kolejną edycję i chciałbym, żeby tych edycji było jak najwięcej, dlatego że tak jak człowiek jest skomplikowany i trudno o nim opowiedzieć, tak trudno jest zgłębić umysłowość tych właśnie fantastycznych ludzi, których nie doceniliśmy z racji jakichś medycznych papierków.